Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam z Moguncji. Jesteśmy na festynie, można powiedzieć, województwa opolskiego w centrum miasta. Zbudowaliśmy tutaj swoje eksterytorialne województwo przy pomocy Nysy, Głuchołaz, Strzeleczek i Brzegu. Przyjechaliśmy świętować 25-lecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. I tak naprawdę poprzez naszą aktywność dajemy dowód na to, że jesteśmy dobrymi sąsiadami z naszymi partnerami z Niemiec, że wiemy, co to jest przyjaźń, co to jest tolerancja, co to jest wzajemny szacunek. Taką aktywnością jak dzisiaj chcemy pokazać, że wspólna Europa to jest przyszłość. Wspólne wartości, wspólne postawy, podobne, może czasami różniące się w przekazie. Bardzo ciekawy program dzisiejszej wizyty. Gościliśmy w trzech ministerstwach. Rozmawialiśmy o naszych dotychczasowych sukcesach i jakichś tam perspektywach, żeby robić coś w tej współpracy dalej. No a sama uroczystość 25-lecia traktatu i 20-lecia partnerstwa, no chyba na najwyższym poziomie, no bo jeśli gościmy tutaj premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego jako jednego z mówców, oczywiście nasz marszałek, pani premier, Andreni Palatynat, to myślę, że od tej strony oficjalnej no lepiej być nie może. Cieszy natomiast zaangażowanie naszych mieszkańców, właśnie przygotowanie tej imprezy, występy artystyczne naszych zespołów. Taka, bym powiedział, trochę familijna impreza, chwilowo przerwana przez opady deszczu. Troszeczkę było takich zmian w programie z tego powodu, ale myślę, że sympatycznie, bo nic tak nie zbliża ludzi jak reagowanie wspólnie na sytuację kryzysową. Spotkaliśmy się dzisiaj z Polakami, z Polonią, która mieszka w Niemczech na Renii Palatynacie i jak widać jest bardzo duże zapotrzebowanie właśnie na tą integrację Polaków, na te spotkania, a myślę, że dzisiejsze również rozmowy w poszczególnych ministerstwach są bardzo istotne, ponieważ mogliśmy wykorzystać się, dowiedzieć się na temat funkcjonowania gospodarki, funkcjonowania urzędów w ramach landu i myślę, że również jest kwestia pewnych możliwości przełożenia doświadczenia i wykorzystania w naszym województwie. Będziemy to pielęgnować. Takie jest zobowiązanie nasze tutaj, dzisiaj, ale również uważamy, że taka jest też przyszłość. Zobowiązanie do przyjaźni, do partnerstwa.